Jestem na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach. Przychodzę tutaj odwiedzić grób mego ojca, mojej matki, mojego rodzeństwa, moich szwagrów, a przy okazji także moich znajomych, osoby znane w Katowicach. Dzisiaj jest akurat 90. rocznica, jak był pogrzeb mojego ojca. Wspominam tu tamte czasy. Byłem wtedy małym chłopcem, miałem zaledwie 6 lat. Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku i trwało 2 miesiące do 5 lipca. Był to ostatni i zwycięski spośród 3 zrywów polskiej ludności na Górnym Śląsku w latach 1919-21. Celem powstania było przyłączenie Śląska do Polski zgodnie z tak zwaną linią Korfantego, biegnącą od Bogumina wzdłuż Odry do Kędzierzyna, a dalej na północny wschód do Olesna i granicy z Polską. Ostatecznie 16 lipca 1922 roku podpisano w Katowicach dokument o przejęciu przez Rzeczpospolitą Polską jedynie wschodniej, za to najbardziej uprzemysłowionej, części Górnego Śląska. Jednym z głównych architektów tego sukcesu był Józef Rymer, lider polskich związków zawodowych w Niemczech, działacz plebiscytowy, jeden z przywódców III Powstania Śląskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej i współautor Statutu Organicznego Województwa Śląskiego, dającego temu regionowi szeroką autonomię. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Józef Rymer został pierwszym wojewodą śląskim. Zmarł nagle w wieku 40 lat 5 grudnia 1922 roku. Obeznany, znający języki, bo bywał i w Anglii, i w Ameryce, i we Francji, człowiek tytan pracy i chyba ta praca go zabiła niesłychanie uczciwy. Nasz tata, muszę powiedzieć, że był bardzo wesoły. To był bardzo pogodny człowiek. Rzadko go widywaliśmy, bardzo rzadko. Przecież on podróżował Europę, jeździł do Stanów Zjednoczonych. Tam był posłem na Sejm Wychodźstwa Polskiego w Detroit. W domu bywał rzadko, ale jak bywał, było zawsze bardzo wesoło. Tata się z nami bawił. Tam ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje w kółko tu i tam. Jak myśmy stąd musieli uchodzić w czasie III Powstania, to nawet ojciec nas nie zawiadomił, bo nie miał czasu, żeby przyjść do domu. Tak był zajęty. I ktoś tam przyszedł, powiedział, że przyjedzie tam ciężarówka, bo trzeba było ze sobą zabrać wannę do kąpieli dzieci i tam dalej. Mieszkaliśmy w Bystrej przez pół roku. Powstania śląskie nie mają w mentalności, w świadomości Polaków tego miejsca, które powinny posiadać. Przecież to jest fenomen nie tylko w dziejach naszego narodu. To jest coś fenomenalnego w dziejach narodów europejskich. Ja nie znam drugiego ludowego zrywu powstańczego o charakterze narodowo-wyzwoleńczym. Wszystkie znane nam rewolucje, bunty albo miały podłoże społeczne, albo religijne, ale nigdy nie narodowe. Korfanty rozumiał, czego on chce. On stawiał sprawę jasno. Zając te tereny, gdzie jest większość etniczna polska. Dlatego na przykład nie chodziło o Opole wcale. Opole była regencją. Tam było masę Niemców, wprawdzie wkoło były wsie polskie i tam dalej, ale to było miasto typowo niemieckie, bo można powiedzieć, że Katowice też były miastem niemieckim, prawda? Ja mogę wyliczyć rodziny polskie, które mieszkały w Śródmieściu. Na palcach je policzę. W okresie przedwojennym, przedplebiscytowym, powstań i tam dalej. To tu były wyjątki. Rożanowicze, Mieleńscy, Kościelniacy, Rymerowie, ale
jak się wyszło poza rynek, to był Brynów, ludność polska. Tam się mówiło tylko gwarą polską. Jak się szło do Dębu, to pan inaczej nie słyszał. W Załężu, w Dębie, wszędzie mówiło się gwarą śląską. Weźmy Polaków, którzy wyjechali w 40 latach XIX wieku z Płużnicy Strzeleckiej do Stanów Zjednoczonych. Założyli jakie wioski? Pierwsza wioska, jaką założyli? Panna Maria. Zgoda, religijne przyczyny. Druga jaka? Częstochowa. Trzecia jaka? Kościuszko. Wolałbym, żeby tam była gdzieś i Święta Anna na przykład, prawda? Jak się wjeżdża do wioski, Panna Maria, czytamy tablicę u góry na jednym słupie Panna Maria, na dole po angielsku, druga tablica, najstarsza osada polska, nie śląska, w Ameryce. Przyjmowałem całą grupę, jak byłem rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Jedni mówili lepiej po polsku, inni gorzej, ale tą piękną, czystą gwarą i nawet zanotowałem dwa zdania. My dycki byli polokoma, my zawdy zdziebko po polsku rządzili. Ale ze Śląskiem był bardzo poważny problem, bo 13 punkt Wilsona mówił, że Polska ma powstać w granicach etnicznych sprzed trzeciego rozbioru, a przed trzecim rozbiorem Polski Śląski nie należał do Polski. Wobec tego była kwestia, tego nie ma w 13 punkcie. Śląski nie należał. To nie była dzielnica polska przed rozbiorami. Co zostało, żeby się dostać do Polski? Bić się, walczyć. Walka była, tu miał rację Rymer, o powrót do macierzy. Żadnego regionalizmu. Pierwsze powstanie bardzo słabo przygotowane, drugie powstanie lepiej, a trzecie powstanie było zorganizowane wzorowo. Tak można powiedzieć, mimo że nie było dobrego uzbrojenia, ale było wzorowo zorganizowane. Zadbano i o administrację, i ochronę zakładów przemysłowych, tak? No i nawet o szkolnictwo. Pamiętam, jak był zamach na mojego ojca. Tak, ta willa była ogromna i tam schodziło się do pokoiku. Ten pokój był poniżej poziomu najniższych pokoi. Mój ojciec lubił tam przebywać, bo to był taki zakątek, trochę jakby wyłączony z tego. No to wie pan, jak my jako dzieci, no to przecież kto to utrzyma, panie, ośmioro dzieci w ryzach. No i mój ojciec siedział sobie w tym, nie siedział, tylko pracował, plecami do okna. Tam miał biurko i coś tam robił. I patrzczał z ulicy, ktoś strzelił, mierząc w głowę mojego ojca, w przeświadczeniu, że ojciec siedzi normalnie, jak z poziomem, a ojciec siedział niżej, bo ten pokój miał niższy poziom niż reszta pokoi. I trafił, ale w Tadeusza Kościuszkę, w portret. Długośmy mieli ten portret z tą dziurą po karabinie. Trudno nazwać drugie zdarzenie zamachem, bo ojciec wracał do domu. Gromada mężczyzn, Niemców, któryś krzyknął, że to jest Rymer, przecież ojciec był znany, przecież był prezesem Związku Zawodowego, Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. I zaczęli go szarpać, bić, szarpać, bić. Podszedł jakiś facet i mówi, co wy robicie? Bo to jest ten Rymer, ten tego i tam dalej, panie przekleństwa pod adresem mojego ojca. A on mówi, to nie jest Rymer, ja go znam, to nie jest. Rymer tu mieszka, na Kościuszki. I poszli razem z moim ojcem. Ten facet wszedł do mieszkania, mamie powiedział, o co chodzi. To był Polak. Wyszedł z powrotem, a ojciec stał na tym podwórku pobity, ręka wyrwana, marynarka obarwana, pobity po twarzy. Powiedział, nie ma. Rozmawiałem z jego żoną, jest w tej chwili gdzieś tam. Tu go w ogóle nie ma, to nie jest ten. I go ojca zostawili. I sobie poszli. Ojciec wrócił do domu, pobity, poszarpany.
ubrany jest zdemolowany, wyrwany rękaw i tak dalej. To były dwa takie zdarzenia. Polskość miała na Śląsku swoją cenę i trzeba było za nią płacić. I strzelano, i pobito go. No oburzyli się niektórzy na mnie, kiedy ja napisałem, że różnica polega na tym, że za polskość płacił Ślązak, a za niemieckość płacono Ślązakowi. Przy ulicy Szkolnej, tam jest szkoła, to była szkoła polska. Natomiast z drugiej strony, tam głębiej, to była szkoła niemiecka. Wie pan, dzielił nas płot, ale wojna szła na całego. Kamienie fruwały z jednej na drugą stronę. A niech ktoś tylko był nierozsądny i oparł się o parkan, to jak rąbnęli, kto tam był blisko, cegłą albo czymś innym, w tą deckę, o którą się opierał, to panie odskoczył, jakby go sprężyna wyrzuciła. To jest tak, jakby go w ogóle uderzył tą cegłą, wie pan, takie odczucie jest. Także wojny były mojego brata i jego kolegę Sławika, Mariana, kiedyś złapali. Grupa Niemców obeszła ich z tyłu, złapali i zaprowadzili do... Chcieli zaprowadzić do dyrektora niemieckiej szkoły, ale mój brat i ten tak kopali, tak wierzgali, że się wyzwolili i uciekli. Przy ulicy Bankowej, tu nad Rawą, tam jest most. I tam był most. I tam stały posterunki powstańcze po trzecim powstaniu. Myśmy z nimi i francuskie, potem dołączyły francuskie, były powstańcze i francuskie. Myśmy tam podchodzili do tego mostu, tam z nimi rozmawiali i tam dalej, a mój brat z tym Sławikiem, Marianem, to oni w tornistrach szkolnych, bo przecież tu była jeszcze szupo, prawda? To oni w tornistrach szkolnych nosili naboje powstańcom na ten most. To dzisiaj taki panie zaraz by się zrobił kombatantem. A oni to opowiadali z uśmiechem na ustach. Pamiętasz, jakieśmy to te naboje nosili? No pewnie. Trochę strachaśmy mieli, aleśmy nosili. 20 czerwca myśmy o tym już wiedzieli. To już było wiadomo, że będzie wkroczenie wojsk polskich. Tak się to nazywało. Maluchów takich jak ja i młodszych ubrano w ubranka niedzielne. Starsze rodzeństwo się już oczywiście samo ubierało, więc wszystko było odświętnie ubrane. Rano tato jeszcze był w domu, jeszcze nie wyjechał i wyszedł do ogrodu. Ja się tam zawsze gdzieś pętałem. Ojciec wziął mnie za rękę i mówi: Czesiu, chodź ze mną. Zeszliśmy do ogrodu i tam świerc wieszał sztandar, flagę polską. Tam był maszt. I tata przyszedł i mówi: Panie Świerc, co pan robi? Flagi się tak nie wiesza. Tak się wiesza chorągwie w kościele. A flagę polską to się wiesza czerwone w dole, białe u góry. I musi pan to zdjąć, założyć tu na te druty, pociągnąć na górę i to będzie flaga polska. A tak to jest sztandar kościelny. A dzisiaj jest święto, polskie święto. Myśmy tylko czekali na wkroczenie wojska polskiego. Więc tam od Szopienic do rynku stale kursowały jakieś samochody z oficerami, bo to, no nie wiem, coś tam zawsze było do zrobienia jeszcze, prawda? No i jak jechał taki samochód, się pokazał, a myśmy go widzieli już na zakręcie warszawskiej, tam a zawodziem, to wszyscy jadą, jadą. Lecieliśmy do okien. Znowu nie jadą. Znowu nie jadą. No i wreszcie, po długim, dość długim czasie, dla nas dłużącym się, słychać orkiestrę. I za zakrętu tam przy Elżbietanek idzie orkiestra wojskowa. Grają, pięknie grają. Mieliśmy w złych oczach. Z radości. No i potem już szła piechota, w pierwszej kompanii szli powstańcy w polskich mundurach. No i jedna kompania, druga, trzecia i tam dalej, to wszystko na rynek poszło. No i tam była defilada, ale myśmy tam już nie poszli, myśmy zostali w domu. Zresztą w tym tłoku tam, proszę pana, Katowice nigdy, nigdy już nie były tak umajone jak wtedy. Tak umajone. Proszę pana, bramy powitalne. Od Bogucic do rynku to ich było kilkanaście.
Jedna była z samego węgla zbudowana. Cudowna. Proszę pana, z drzewa, drewniane przeważnie, nie murowane. Ale no to dzień przed tym, przed wkroczeniem, tośmy przeszli od rynku aż do ratusza w Bogucicach, żeby oglądać te bramy. I wróciliśmy z powrotem. Pięknie było. Bardzo ładnie. Nigdy więcej czegoś takiego nie widziałem i pewnie już nie zobaczę. Zresztą nie potrzeba. Mamy wolny kraj. Mamy wolną Polskę. Mamy ojczyznę, którą należy kochać. I nic więcej. I nic więcej. Uroczystości przyłączenia Śląska do Polski, no to była jedna wielka, ogromna, centralna uroczystość, prawda? Byłem, widziałem, z okna patrzałem. Natomiast mniejsze miejscowości też chciały mieć uroczystość w związku z tym. W Rybniku, w Pszczynie, w Chorzowie. No i tato jeździł na te uroczystości z mamą i mnie zabierali ze sobą. Także ja w tych uroczystościach wielokrotnie, kilkakrotnie brałem udział. Inna rzecz, że przyłączenie Śląska do Polski mogło być bardziej uroczyste. Było paru ministrów, nie było prymasa Polski, episkopat reprezentował ksiądz Kapica, proboszcz, prałata Kapica, proboszcz tych. To było bardzo uroczyste, bardzo piękne. Zawsze się wzruszam na wspomnienia tamtych czasów. Ale jak tak z perspektywy patrzę na to, to jakiś profesor nawet, ja już nie pamiętam jaki, napisał artykuł w gazecie, że Piłsudski wjechał na dworzec, przyjechały dwie salonki z Warszawy z Piłsudskim i jego otoczeniem. On był naczelnikiem państwa wtedy, tej generalicji, tego wszystkiego, senatorów, ministrów było pełno. Proszę pana, wjechał na peron i czekał, już nie pamiętam, godzinę czy dwie godziny na przybycie wojewody Rymera. Bzdura na resora. Mój ojciec czekał na peronie. Zresztą zawsze, jak mama wspomina, zawsze o Piłsudskim mówił najlepiej, jak mógł, najlepiej, tak mówił, zawsze z wielkim szacunkiem. I ojciec na niego czekał, a nie, że Piłsudski czekał na ojca, jakiś idiota to wymyślił, ale takie powstają bajeczki. No i proszę pana, wyszli przed dworzec, mnie tam nie było. Ale wiem od pana Sławika czy od innych, którzy tam byli i mówili, że przed dworcem stał samochód i powóz zaprzągnięty w cztery siwe Araby. I powstańcy wyprzęgli te konie, Piłsudski z ojcem wsiedli do tego powozu i ciągnęli ich. To było okazanie szacunku, wie pan. Po głowie mnie pogłaskał. No, ja byłem wtedy w Katowicach. Przez krótki czas był u nas na Warszawskiej. A ponieważ tam przychodzi w dużym towarzystwie, mama mówiła, chłopcy, pamiętajcie, panie trzeba w rękę pocałować, bo tam też były panie. No ale ja albo nie dosłyszałem, albo byłem tak podekscytowany, że Piłsudski podając rękę, mnie też podobał, się z wszystkimi witał, to ja go w rękę pocałowałem, całkiem nieświadom tego, że gafę popełniał. Ale Piłsudski pogłaskał mnie po głowie i dobrze. To takie było moje spotkanie z Piłsudskim, nic więcej. Zatrzymałem się trochę w myślach, gdy usłyszałem miłe słowa o Piłsudskim. Rozmawiałem z ojcem moim, który zresztą jako kolejarz mnie po śmierci Piłsudskiego wiózł do Krakowa, żeby mi marszałka w szklanej trumnie pokazać. I już potem, jak byłem na studiach, zapytałem taty, no jak ty, korfancjosz, godziłeś ten kult korfantego z kultem dla Piłsudskiego? Tata nie podjął dyskusji, tylko powiedział, głupiś, będziesz starszy, to zrozumiesz. Cokolwiek by powiedzieć o Piłsudskim, nieba jemu dały tę możliwość, prawda, odzyskania niepodległości dla państwa polskiego, a Rymer z taką miłością mówił o Polsce, prawda? Jak Piłsudski przyjechał, korfantego chyba w ogóle nie było. Ja nie pamiętam, nie, ale na zdjęciach nie widzę korfantego.
widzę, jest generalicja Piłsudski, odznacza krzyżem Virtuti Militari powstańców tutaj koło teatru w Katowicach. Ludzi pełno, oficerów, generałów i mój ojciec. Msza święta była przed teatrem. Na jednym fotelu siedzi Piłsudskim, na drugim mój ojciec, w pewnym oddaleniu od siebie. Ale Korfantego nie widziałem. Kiedy Korfanty, który miał bardzo wielkie ambicje, chciał zostać premierem i mógł zostać premierem, bo przecież większość była za nim, ale Piłsudski się nie zgodził, naczelnik państwa się nie zgodził i on był wicepremierem. Ale kiedy Korfanty wyjeżdżał z Katowic do Warszawy i tam się ulokował, żeby pilnować swoich spraw, to wszystko uporządkował, wszystkie sprawy uporządkował i na biurku zostawił wizytówkę. Wszystkie sprawy przekazuje panu Józefowi Rymerowi. To taki był, ja wiem, taki testament polityczny na Śląsku. Ja tutaj mam dzienniki rozporządzeń Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Pierwsze egzemplarze. Tam są rozporządzenia podpisane przez mojego ojca. Wie pan, jakie były pierwsze? O zaopatrzeniu wdów i sierot. Bo to była wojna, to były powstania. Ludzie wrócili, mężowie nie wrócili. Ludzie zostali okaleczeni i musieli z czegoś żyć. I musieli dostać zaopatrzenie. Mamy tylko dwa powstania zwycięskie. Jedno wielkopolskie i drugie trzecie śląskie. Ale o tych powstaniach jest bardzo mało. Ale o innych powstaniach to my wiecznie świętujemy. Gdzie myśmy ponieśli sromotną klęskę, ogromne straty, mówi się z uwielbieniem. Owszem, o tych ludziach powinno się. Oni zginęli, oni walczyli, oni też walczyli o Polskę. Nasze życie toczyło się w koło odzyskania niepodległości, powrotu do macierzy. Dzisiaj, proszę pana, ja nie mogę tego słuchać, że jest narodowość śląska, że jest autonomia. Jaka ma być autonomia? Po co autonomia? To była wojna, to była walka o przyłączenie, o powrót do macierzy. O powrót do macierzy, a nie walka o naród śląski. Albo państwo śląskie. O Polsce się nigdy nie mówiło źle. Polska nikomu nic nie dała. Polska nikomu nic nie wzięła. Polska to jest ojczyzna. Ją się tylko kocha. Przyszedłem dzisiaj, żeby was odwiedzić. Tatę, mamę, żeby w tym czasie przedświątecznym pobyć z wami i podziękować za to, cośmy od was dostali.